Początek września spędziłem w Los Angeles na imprezie Call of Duty XP 2016. Na miejscu przez 4 dni śledziłem rozgrywki w ramach Call of Duty World League i samodzielnie grałem w najnowsze tytuły wraz z dodatkową zawartością przygotowaną przez studia Activision. Co ciekawe, gry wideo wcale nie zdominowały tej imprezy. Oczywiście główną atrakcją dla gości był ogromny namiot Call of Duty Infinite Warfare, gdzie można było samodzielnie grać w tryb multiplayer z najnowszej produkcji, ale to tylko jedna z wielu atrakcji. Nie zabrakło innych namiotów, gdzie testowałem m.in. edycję remastered gry Call of Duty Modern Warfare, ostatni dodatek do Call of Duty Black Ops 3 oraz misję Jackal na PlayStation VR. Dla osób znudzonych trzymaniem pada w ręku przygotowano na szczęście szereg innych aktywności. Na terenie Call of Duty XP, w którym było kalifornijskie forum w Inglewood, rozmieszczono mnóstwo atrakcji, z których bodaj największym zainteresowaniem cieszył się paintball. Wyróżniało go to, że biegaliśmy strzelając do przeciwnej drużyny w terenie, który odwzorowywał kultową mapę Nuketown. Trwającym 8 minut meczom, rozgrywanym w trybie Capture the Flag, w których brało udział 30 zawodników podzielonych na dwie drużyny, smaczku dodawały wieżyczki strzelając co jakiś czas w nieuważnych graczy, a pojawiły się nawet paintballowe miny, które wysadzała czasami obsługa. Osoby, które nie chciały się ubrudzić farbą, mogły wybrać kolejną z atrakcji, czyli laser taga. W tej edycji gracze atakowały hordy zombie, czyli tak naprawdę ucharakteryzowanych aktorów. Ta atrakcja cieszyła się co prawda nieco mniejszym wzięciem niż paintball, ale kolejki i tak widywałem całymi dniami przez ten weekend. Goście odwiedzający imprezę mogli po strzelaniu zjechać sobie też na linię ze sporej wysokości, powalczyć w klatce i przyjrzeć się najróżniejszym stoiskom pełnym gadżetom prosto z gier kilku różnych firm, czyli Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games. To studia, które robią kolejne odsłony Call of Duty. Atrakcje dostępne były dla mediów już na dzień przed rozpoczęciem imprezy i wtedy razem z grupą je obskoczyliśmy. Korzystaliśmy z nich też przez 2 kolejne dni, ale ostatniego dostęp już został zamknięty, a osoby odwiedzające Call of Duty X zaproszono na trybuny. W pierwszą niedzielę września odbył się w końcu finał Call of Duty World League. Zwycięzcą całego turnieju został amerykański zespół Envious, który wygrał z europejskim Splice, zdobywając tym samym nie tylko pierwsze miejsce, ale też 800 tysięcy dolarów nagrody. Call of Duty XP zakończył następnie koncert, który zagrali wspólnie Snoop Dogg i Wiz Khalifa.